Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny raz pochylimy się nad Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, ale tym razem przyjrzymy się uczniom, czyli przyjrzymy się temu potężnemu żywiołowi, który jest opisany przez właśnie Gombrowicza. Dobrze, my już widzieliśmy uczniów w sytuacji klasowej, w sytuacji lekcyjnej i widzieliśmy, jak się zachowują. Są kompletnie niezainteresowani przedmiotem. Oczywiście jest kilku tak zwanych kujonów, ale stanowią oni pewnego rodzaju mniejszość jednak niż większość. Uczniowie uczą się tylko i wyłącznie po to, żeby nie dostać oceny niedostatecznej. Z rzadka tylko się buntują przeciwko wszechwładzy nauczycieli i marzą o jednym, żeby jak najszybciej wyjść ze szkoły, ponieważ nauka jest dla nich tylko i wyłącznie morderczym obowiązkiem. Natomiast uczniowie poza taką sytuacją lekcyjną stanowią bardzo ciekawe środowisko. Dlaczego bardzo ciekawe? Dlatego, że Gombrowicz podzielił ich na dwie chyba równe, jeżeli chodzi o liczebność, grupy. Są to grupy, które są skrajnie odmienne, tak jak odmienny jest od siebie plus i minus, tak jak odmienne jest od siebie zło i dobro, albo góra i dół. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszej grupie, którą reprezentuje niejaki Miętus. I Miętus jest przywódcą, chciałoby się powiedzieć, szkolnych chuliganów. Miętus to jest wulgarny, momentami prymitywny chuligan, który jest ucieleśnieniem wszelkiego rodzaju sennych koszmarów nauczycieli. Nauczycieli, którzy boją się tego, że do ich klasy trafi uczeń po części zdegenerowany, po części ignorujący zasady panujące w szkole, uczeń, który jest taką tykającą bombą, ponieważ w każdej chwili może eksplodować i nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Syfon, przepraszam, nie syfon, tylko Miętus, bo o nim mówimy. Miętus za wszelką cenę chce walczyć z regułami panującymi w szkole, a naczelną regułą, którą chce złamać, jest przeświadczenie o tym, że szkoła powinna pielęgnować w uczniach niewinność. A więc Miętus za wszelką cenę chce walczyć z niewinnością. Robi to na różne sposoby, między innymi pisząc wulgarne słowa gdzieś tam na ścianach, bądź też na drzewach, tam gdzieś jakimś scyzorykiem to słowa wycina. Miętus jest wrogiem tej niewinności dziecięcej, uczniowskiej, młodzieńczej, ponieważ jest wrogiem wszystkiego tego, co czyste, tego, co dobre, tego, co takie poukładane i też naiwne. Miętus jest niechętny wszelkim ideałom, buntuje się, ale ten jego bunt, co ciekawe, nie spotkałem do tej żeby nie spotkałem sytuacji, żeby ktoś na to zwrócił uwagę. Ten jego bunt jest do pewnego momentu tylko aktywny, ponieważ kiedy sobie popatrzyliśmy na lekcję języka polskiego i na lekcję łaciny, to Miętus siedzi spokojnie, kiedy niejaki Gałkiewicz buntuje się przeciwko nauczycielom. Miętus się nie buntuje przeciwko nauczycielom, ponieważ jest do tego stopnia sprytny i wyrachowany, że wie, że szkołę musi w końcu skończyć. Tak? Czyli nie może sobie pozwolić na to, że będzie łapał jedynkę za jedynką. A Gałkiewicz jest do tego stopnia odważny albo głupi, że pewnie dostaje kolejne jedynki, ponieważ nie może pogodzić się z tym, że uczniowie mają jak automaty powtarzać, że Słowacki wielkim poetą był. Także Miętus jest takim szkolnym chuliganem, zdeprawowanym, uważającym samego siebie za osobę dojrzałą, ponieważ być może wie, skąd się biorą dzieci. Przeciwieństwem Miętusa jest Syfon. Jest to klasowy, szkolny kujon, pupilek, przygotowany zawsze do lekcji, gotowy wyręczyć niemalże nauczyciela w prowadzeniu zajęć. Jest zdyscyplinowany, jest obrońcą tych wielkich wartości, takich jak czystość, niewinność, pracowitość. Tak? Syfon pielęgnuje w sobie cnoty i młodzieńcze ideały. Tak? Żeby jeszcze mocniej zaakcentować różnicę pomiędzy grupą Miętusa i grupą Syfona, popatrzmy, o co się kłócą te dwie grupy. Tak? Miętus i jego ludzie, tak powiedzmy, chce, żeby nazywać ich chłopakami. Natomiast Syfon i jego podopieczni wolą słowo
chłopię zamiast chłopak. Czyli chłopię, czyli takie delikatne, chyba chucherkowate jednak wcielenie chłopaka. Ponad tymi dwoma ustawionymi opozycyjnie grupami unosi się niejako jeden z nielicznych uczniów Józiowi, czyli bohaterowi Ferdydurkę, podoba, niejaki Koperda. A podoba się on Józiowi, ponieważ nie angażuje się Koperda w żaden sposób w ten spór pomiędzy chuliganami a kujonami. W żaden sposób Koperdzie nie przychodzi do głowy, żeby zniżać się do poziomu tych warczących, szczekających na siebie dwóch grup. Koperda jest chyba dojrzalszy. Koperda jest chyba mądrzejszy. Koperdzie już chodzi w życiu o coś innego niż tylko walka o to, czy nazywać się chłopakiem, czy nazywać się chłopięciem. Co chce nam Gombrowicz powiedzieć? To jest bardzo ważne. Gdy zastanowimy się nad tym, w jaki sposób organizowana jest rzeczywistość, różnego rodzaju rzeczywistość, taka filozoficzna, religijna, tożsamościowa, w historii człowieka, to przyjdzie nam do głowy, że najczęściej organizowana jest ona na zasadzie przeciwieństw. Jak to było, jak się zaczyna Pismo Święte, jak się zaczyna Biblia. Tak? Rozdzielone są od siebie światło od ciemności. I ten rozdział był nazwany dobrem. A jak to było w Piśmie Świętym, w Ewangelii? Tak? Pan Jezus mówił, mówcie tylko tak, tak, nie, nie. A co inne od złego pochodzi? Tak samo mamy być zimni albo gorący. Jeżeli będziemy letni, to zostaniemy odsunięci od tych, którzy będą zbawieni. A jak to było w Dziadach części trzeciej? Pamiętacie taką scenę z Salonu Warszawskiego? Wysocki, Piotr Wysocki, ten, który potem odpalił powstanie listopadowe, mówił, że nasz naród jest jak lawa. Z wierzchu sucha, plugawa, ale wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Więc nasz naród jest podzielony, tak, na dwie warstwy. Tak, na patriotów i zdrajców. A więc jak już widzimy, ludzie uwielbiają tworzyć bardzo proste antynomie. Tak, zło, dobro. Prawa strona, lewa strona. Zdrajcy, patrioci. Uczciwi, nieuczciwi. Wierni, heretycy i tak dalej, i tak dalej. Tak? A Gombrowicz nam mówi, unieśmy się ponad to. Wszelkiego rodzaju walki, tych nastawionych wrogo w stosunku do siebie wartości, takich jak wartości reprezentowane przez Miętusa i przez Syfona, a Syfon, tak nawiasem mówiąc, jeżeli go chcecie sobie jeszcze lepiej tak jakoś poukładać w głowie, to przypomnijcie sobie kamienie na szaniec. Tak? To właśnie z takich jak Syfon bohaterów wyrośli potem Rudy, Alek, Zośka. To właśnie tacy jak Syfon, tak, byli chyba pierwowzorem harcerzy, młodych patriotów angażujących się w walkę z okupantem. A więc co nam mówi Gombrowicz? Gombrowicz nam mówi jedną rzecz. O dojrzałości człowieka świadczy to, że nie angażuje się w spory dwóch wielkich, przeciwstawnych sobie, opozycyjnych względem siebie sił. O dojrzałości człowieka świadczy to, że człowiek unosi się ponad tym wszystkim. Tak? Nie angażuje się w żadne, chciałoby się powiedzieć, niemalże polityczne walki. Tak? Kiedy ulicami polskich miast, a to się, co się ostatnio zdarza, będą szli zwolennicy z jednej strony aborcji, z drugiej strony przeciwnicy aborcji. Kiedy ulicami polskich miast będą szły marsze niepodległości, a z drugiej strony parady równości, to Gombrowicz by nam powiedział, bądźcie ponad to. Nie dajcie się wciągnąć w walkę opozycyjnych wartości. Wybierajcie sobie z tych wartości to, co chcecie. Mieszajcie to w sobie. Albo jeszcze mocniej, modyfikujcie to, odrzucajcie, kiedy wam przyjdzie na to ochota. Nie dajcie się zamknąć w tych skostniałych formułach albo wiecznego buntu, albo wiecznego bronienia wartości. Tego nie róbcie, tak?
Chciałoby się powiedzieć, że bądźcie jak koperda, chociaż ten koperda też do końca bezpiecznym wzorem do naśladowania nie jest, ponieważ w dalszej części Freddy Durkę dał się złapać na podstęp, którego autorem był Józio, więc też tego koperdę wam aż tak mocno nie będę polecał. W każdym razie, szkoła już według Gombrowicza uczy tego, że dzielimy się na plemiona, które się nie znoszą. Tak? To już uczy nas tego szkoła. Gombrowicz mówi, bądźcie ponad tymi plemionami, które się nie znoszą. Bądźcie sobą, a bycie sobą oznacza według Gombrowicza bycie w stanie płynności, czyli wybieranie sobie tego, co nam w danej chwili pasuje. I nie ma to, moi drodzy, wiele wspólnego z jakimś tam giętkim kręgosłupem moralnym. Tak? Gombrowicz mówi, macie absolutnie jako ludzie prawo do tego, żeby zmieniać zdanie, żeby modyfikować zdanie, żeby wybierać sobie z rzeczywistości te wartości, które wam odpowiadają, a już w ogóle macie prawo do tego, żeby nie mieć poglądów. Pozdrawiam. Do zobaczenia.